Mamy na łączach gościa nietuzinkowego, Radosław Pyfel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pełnomocnik zarządu PKP Cargo do spraw rynków wschodnich, kierownik studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego, biznes chiński, jak skutecznie działać w czasach nowego jedwabnego szlaku. No właśnie, panie Radosławie, ten nowy jedwabny szlak, co to takiego, co to za twór? Stwór. No właśnie, to jest chyba kluczowe pytanie, bo obecnie wszyscy zastanawiają się, jaka jest definicja tej koncepcji, która została ogłoszona w 2013 roku przez przywódcę Chin Xi Jinpinga. Najpierw ona została ogłoszona nieprzypadkowo zresztą w Kazachstanie, a kilka tygodni później w Dżakarcie. I najprościej mówiąc, no jest to budowa nowych korytarzy transportowych z bogacącego się, czy już bogatego regionu Azji i Pacyfiku do Europy Zachodniej, czy też wychodzenie jakby Chin na zewnątrz. Mówi się, że to jest jeden pas, jedna droga, czy inicjatywa pasa i szlaku. I ten pas to jest pas lądowy oraz szlak morski, który ma się spotkać gdzieś, no mówi się tutaj o Pireusie, jako takim porcie, który został na 99 lat wydzierżawiony przez chińską firmę COSCO. Te 99 lat też jakoś nie bierze się z przypadku, bo kiedyś Hongkong został przez Brytyjczyków wydzierżawiony na 99 lat. No w każdym razie wygląda na to, że ta inicjatywa pasa i szlaku jest takim parasolem, pod którym skrywają się przeróżne inicjatywy, czy to inicjatywy budowy nowej infrastruktury, czy związane z finansowaniem właśnie tej nowej infrastruktury, czy to jakby nowe korytarze transportowe i logistyczne, czy nawet współpraca gospodarcza, naukowa, czy wymiana kulturalna międzyludzka, tak zwane people to people exchange, także wszystkie właściwie inicjatywy dzisiaj, jeżeli mamy do czynienia z jakąkolwiek właściwie no, instytucją chińską, to jestem pewien, że one będą się odbywały pod hasłem Belt and Road Initiative, czyli inicjatywa pasa i szlaku, czy to będzie dotyczyć kolei, czy to będzie dotyczyć współpracy naukowej, czy to będzie dotyczyć koncertu jazzowego, to dzisiaj wszystko w Chinach i wszystko, co z Chinami jest związane, to jest właśnie ta inicjatywa pasa i szlaku, co oczywiście tworzy pewne problemy no, ze zdefiniowaniem tego zjawiska i z dokładną definicją. No, z tym mamy duży problem. Myślę, że Chińczycy się tym absolutnie nie przejmują. W tamtej kulturze politycznej liczy się kierunek. Tym kierunkiem jest dzisiaj wychodzenie Chin na zewnątrz, a dokładne definicje no, nie są sformułowane. Te definicje sformułować jest to bardzo trudne, myślę, że chyba nawet niemożliwe. Sami Chińczycy pewnie takiej dokładnej definicji nie byliby w stanie przedstawić. No bo słuchają nas ludzie młodzi, bardzo często studenci różnych kierunków technologicznych, informatycznych, inżynierskich, medycznych. Dlaczego dzisiaj na przykład młodzi ludzie powinni się interesować tym, o czym pan mówi? No ja myślę, że przede wszystkim właśnie studenci tych kierunków, których pan wymienił, tak? Bo XXI wiek myślę, że w dużej mierze będzie wiekiem, w którym nie da się jakby funkcjonować, nie rozumiejąc Azji. I ta współpraca jakby z osobami z tego regionu świata, czyli z regionu Pacyfiku, nie tylko z Chin, ale z innych krajów Azji Wschodniej, no stanie się czymś, będzie coraz popularniejsza. Znaczy, i myślę, że w Polsce nie jesteśmy do tego przygotowani. Polska w ostatnich 30 lat dokonała ogromny wysiłek, żeby zintegrować się z Europą Zachodnią, dołączyć do Unii Europejskiej. Natomiast świat XXI wieku jest inny. No, myślę, że akurat słuchacze radia, którzy są, tak jak pan powiedział, inżynierami, informatykami, studiują medycynę, czy właśnie często te kierunki ścisłe, no to widzą, jaka jest rola tych krajów azjatyckich, już nie tylko Japonii czy Korei, ale także Chin, że Chiny coraz częściej stają się liderami, czy też bardzo ważnymi krajami w nowych technologiach, takich jak 5G, czy takich jak elektromobility, czy takich jak sztuczna inteligencja. Więc Chiny nie podjęły rywalizacji w tych tradycyjnych technologiach, ale postanowiły zająć czołowe miejsca, może nie czołowe, ale jedno z czołowych miejsc w nowych technologiach od razu. I to oznacza, że będziemy musieli z tymi ludźmi jakoś współpracować, egzystować, komunikować się,
I myślę, że nawet na poziomie indywidualnym no, to będzie jakaś współpraca z ludźmi z tamtego regionu świata, z tamtymi zespołami naukowców choćby, czy z tamtymi klientami. Trzeba będzie dać dobrą usługę, albo trzeba będzie wynegocjować jakiś dobry kontrakt, jakąś dobrą umowę. No i to jest to, o czym przez 180 godzin tak naprawdę rozmawiamy na kursie Biznes Chiński. Teraz będziemy mieli trzecią edycję, więc te dwie edycje zakończyły się jakby trochę, no można powiedzieć, że sukcesem, bo udaje nam się jakby przekazywać tą wiedzę, w jaki sposób skutecznie to robić z Azjatami. A ich rola będzie coraz większa, jestem tego pewien. Mm-hmm. A wracając tutaj na grunt lokalny, łódzki, jakiś czas temu Łódzka Gazeta Wyborcza w tonie alarmującym informowała łodzian o tym, że jest duże niebezpieczeństwo, że nowy jedwabny szlak ominie Łódź, że Chińczycy stracili zainteresowanie łodzią. Co pan może o tym powiedzieć, no, znając Chiny i będąc tam już od 20 lat w takim czy innym wymiarze obecnym? No ja nie przeceniałbym tutaj swojej wiedzy, natomiast myślę, że mamy dzisiaj problem z informacjami, które ukazują się w przestrzeni publicznej. Myślę, że dzisiaj media nie są w stanie przeprowadzić nie są w stanie szybko zorientować się w sytuacji. No, jeśli dziennikarz ma 24 godziny na napisanie artykułu i na to nakłada się jeszcze fakt, że Chiny nie komunikują dokładnie tego, co chcą zrobić, nie? Tylko komunikują bardzo ogólnie, mówiąc o tym nowym jedwabnym szlaku, no to potem mamy takie afery, jak w cudzysłowie afery, jak w Polsce, że przez chwilę dowiadujemy się, że ominie nas nowy jedwabny szlak, podczas gdy jest to zjawisko bardzo złożone i trudno zdefiniowalne. I no, jeżeli definiujemy nowy jedwabny szlak jako wzrost znaczenia Chin i wychodzenie na zewnątrz, to nas nie ominie, bo tu przechodząc na grunt łódzki, ta sprawa działki przyprincypialnej, no to jest, ja rozumiem, że jest to bardzo ważne nie tylko dla Łodzi, dla miasta Łodzi, czy dla regionu łódzkiego, a dla całej Polski też. Natomiast w kontekście całego jedwabnego szlaku, no to nie jest jakaś sprawa, która emocjonowała Pekin. I Polska jest krajem, przez który przejeżdża 80% pociągów, 95% pociągów z Pacyfiku do regionu Europy Zachodniej. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś się nie dogada co do jakiegoś jednego terminala, to absolutnie nie oznacza, że te pociągi nie będą przejeżdżać przez Polskę. 80% z nich wjeżdża przez Małaszewicze do Unii Europejskiej, a 95% przejeżdża przez Polskę. Tu oczywiście pojawia się pytanie, no co, czy Polska ma być tylko krajem transferowym, czy ma zarobić na logistyce, na usługach, które jakby wokół tego się stworzą, gdzie takie centra powstaną. Łódź tutaj niewątpliwie byłaby dobrym miejscem, bo jest położona w centralnej Polsce, daje też możliwości połączenia w korytarzu północ-południe, czyli Gdańsk i porty południowej Europy, ale to pamiętajmy o tym, że to już nie tylko jest tam jakaś kłótnia lokalna gdzieś tam między łodzianami, ale to musi państwo mieć wizję co do tego i musi też zorganizować na przykład południową odnogę, czyli tak południową i północną, czyli tak, żeby nie tylko to było ze wschodu na zachód, czyli z Pacyfiku do regionu Europy Zachodniej, ale musi to też prowadzić z Morza Bałtyckiego na południe. I wtedy taka lokalizacja będzie bardzo atrakcyjna, więc to już nie tylko, powiedzmy, że to jest jakaś tam draka czy awantura o kwestie własnościowe na jakimś konkretnym terenie, ale to musi być całościowa wizja, tak? I wtedy uważam, że Polska miałaby szansę jako ten kraj zdobyć dużo pieniędzy z tej renty geograficznej, tak? Bo pamiętajmy, że każdy kontener, 20% z niego, to tego cła zostaje w kraju, który cli ten kontener, tak? Więc no jeśli ta liczba kontenerów by się wzrastałaby i one byłyby clone w Polsce, czy to w Łodzi, czy w Małaszewiczach, to trafiałyby do budżetu państwa, tak? Jasne. To jest czysty biznes. Dzisiaj ze względu na regulacje wielu przedsiębiorców woli jednak clić te kontenery w Niemczech. Jest to łatwiejsza procedura, nie muszą płacić VAT-u, dopiero później, kiedy sprzedadzą towar, to ten VAT wracają. W Polsce muszą płacić z góry, dopiero później go odzyskują. No i to powoduje, że
że ten potencjał nie do końca jest wykorzystany, myślę, że też nie do końca jest uświadomiony, więc dobrze, że możemy dzisiaj w trakcie tej audycji porozmawiać, ale czasu jest mało. Tak, ostatnie pytanie. Studia biznes chiński, to mamy 180 godzin na to. Panie Radku, ostatnie pytanie krótko. Jak, bo docierają do nas, przebijają się przez ten hałas tutaj krajowy, lokalny na tematy takie bardzo rodzime. Przebija się wojna słowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jak ta wojna może mieć wpływ na Nowy Jedwabny Szlak i na sytuację również Łodzi? No myślę, że na Nowy Jedwabny Szlak może mieć kluczowe znaczenie, tak? Bo już jednak widać, że Chiny odniosły, odczuły jakoś skutki tej presji ekonomicznej, którą wywiera Donald Trump. To też oznacza, że łatwiej pewne rzeczy dzisiaj załatwić w Chinach, że Chiny są troszeczkę pozbawione tej alternatywy i muszą iść na ustępstwa w wielu sprawach, więc myślę, że wszystkim Unia Europejska to wykorzystała, gdzie w wielu sprawach dogadała się z Chinami, czy to jeśli chodzi o zielone technologie, czy wspólną walkę z globalnym ociepleniem. Więc myślę, że to może mieć tak, że to z pewnością już ma wpływ i widzimy, że to ma wpływ na to, jak wygląda sytuacja z Nowym Jedwabnym Szlakiem, który no, definiowałbym też między innymi jako właśnie ten impet Chin wychodzenia na zewnątrz, eksportu tych chińskich nadmocy. I im silniej Chiny odczują tą presję, no trudno to przewidywać, no ale na pewno ten ich impet może osłabnąć albo może nawet wręcz wzrosnąć, bo sytuacja w samych Chinach może się pogarszać. Pamiętajmy o tym, że właściwie Afryka już przechodzi ewidentnie pod wpływ chiński. Rozmawiałem z przedstawicielami niemieckiego przemysłu, no i pod wpływem tej ofensywy chińskiej zaczęto inaczej myśleć o Afryce. To znaczy, w tym miejscu musimy niestety już skończyć, panie Radosławie. Szkoda. Na pewno może w innym miejscu, w innym czasie jeszcze będziemy to kontynuować, być może na jakiejś debacie w Łodzi. Naszym gościem był Radosław Pyfel, pełnomocnik zarządu PKP Cargo do spraw rynków wschodnich i kierownik studiów podyplomowych biznes chiński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.